Sam jestem. Sam brzuchomówca. Jak miło. Witam was, drodzy ludzie. Jak widzicie, będziemy grali w Serious Sam, drugie starcie. Już od dawna zapowiadana seria na moim kanale. A też przy okazji od razu wspominam, że zmieniam troszeczkę sposób nagrywania. Osobno nagrywam dźwięk z mikrofonu, osobno dźwięk z gry. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia dokładnie, jak to wyjdzie. Coś tam posprawdzałem, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak czy inaczej, jak coś, to komentujcie, tak? Wiadomo, to już wyjaśniona sprawa. Okej, dalej. Jest to pierwszy odcinek. Oczywiście ja nie mogłem się już doczekać tej gry. No i oficjalnie będzie to główna gra teraz na moim kanale. Dzisiaj mam w planie nagrać dwa odcinki. Tak, tyle słowa wstępu. Wszystkie informacje na temat tej gry, które są mi jakby znane, macie pod filmikiem w opisie. No i co jeszcze mogę powiedzieć, że generalnie już trochę potestowałem, także od razu usunę te zapisy, żeby nie było, że coś tam nam przeszkadza. Dobra. Nowa gra. Poziom. Turysta. Dla graczy nie grających w FPS. Chyba to nie ja. Łatwy. Dla niedoświadczonych graczy w FPS. To też chyba nie ja. Normalny. Dla doświadczonych graczy FPS. Trudny. Dla doświadczonych graczy Serious Sam. Poważnie? Nie, dobra. Weźmiemy trudne, żeby jakoś dało się to w ogóle przejść. Chociaż, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Nagrywa się. Dobra. Fajnie. Okej. Okay. Trudny. Książeczka, historia będzie mi opowiedziana, ale spróbuję poczytać, ale to będzie trudno, to dostrzegam. Dawno, dawno temu, na początkach XXI wieku, Ziemia została zgwałcona, zatykana przez orkę, kreatura mentalna, a rodzaj ludzki miał przejść do historii. Sam Serious Sam, najdziwniejszy bohater na świecie, wyruszył w podróż w czasie, aby zmienić przeszłość i odlatać świat przed całkowitym unicestwieniem. Ja nie wiem, jak można tak szybko czytać. Tak czy inaczej, te sceny już widzieliśmy całkiem niedawno, prawda? Dzięki starożytnemu artefaktowi znanemu jako zamek czasu pozostawionemu na ziemi przez starożytną rasę obcych, Sam został przeniesiony do coś tam coś. Była to wielka świątynia wyniesiona przez kobiety, władczynię Egiptu, Hetszepsut prawdopodobnie tam było napisane, aczkolwiek głowy sobie uciąć nie dam. Budująca napięcie muzyczka, Milusio. Podczas swych wędrówek po całym Egipcie sam odkrył liczne ślady cywilizacji syriańskiej, które to właśnie pozostawiły po sobie na ziemi dawnych czasów. Dowiedział się ich o ich statku kosmicznym ukrytym gdzieś w Układzie Słonecznym. Oczywiście Mental nie zasypał gruszek w popiele. Do Egiptu nieustannie przybywały nowe rzesze jego sługusów, aby popsuć Samowi humor. Nie przeszkodzić. Nie, ale sam z charakterystyczną dla siebie powagą wiedział, jak radzić sobie ze złoczyńcami. Tutaj muzyczka przyspiesza. Ach, wspomnienia. Nie przeszkodzić, po prostu zepsuć mu humor. Oczyścił sobie drogę aż do Wielkiej Piramidy. A tam czekał nań mocarny Ugzan III, złowrogi czarnoksiężyk, jeden z najtrwalszych sługuszów Mentala. Najtrwalszy. Który wszedł Samowi w drogę. Z wody mnie rozwala. Ale wchodzenie Samowi w drogę to nie najlepszy pomysł. Po chwalebnej batalii Sam pokonał tego giganta. I teleportował się na statek kosmiczny. Jeronimo! Jak słyszycie, w międzyczasie Sam zmienił głos. Jak już o tym wspominałem. Myślę, że ten aktor jest dużo lepszy i dużo przyjemniej będzie nam się go słuchało. Zresztą sami zobaczycie. Ja już zacieram rączki. A teraz... Serious Sam leci na Siriusza. A może nie?
Nie, tylko nie oni. Nie. Tylko nie. Nie oni, błagam. Nie, tylko nie oni. Banda, idioto. Co to było? O nie, spadam! Ale gdzie? W Egipcie! Nie! Nie! Tylko nie znowu w Egipcie! Banda idiotów. Zawsze mówiłem, że przez tych fanów czeka coś złego. Dobra. Palankue, Sierra de Chapas, Chipas, Chipas, Sierra de Chipas. Tak, przybytek rozkoszy. Znajdujemy się w przybytku rozkoszy. Jak nic. Zdaje się, że coś trafiło w nasz statek kosmiczny i musieliśmy lądować awaryjnie. No, statek. Nie wiem, czy mental maczał w tym swoje paluchy. Tuż przed kolizją moje czujniki zarejestrowały jakiś krzyk. Na szczęście, kiedy byliśmy jeszcze na pokładzie, zebrałem masę użytecznych informacji. Połączyłem się z głównym komputerem i wczytałem ogromne ilości danych. Większość z nich wciąż oczekuje na przetworzenie, jednak dzięki temu, co udało mi się pomyślnie przeanalizować, odkryłem, że nadal istnieje szansa, iż zakończymy naszą misję pomyślnie. Widzisz, Syrianie pozostawili rezerwowe urządzenie do podróży do odległych galaktyk, na wypadek, gdyby coś wydarzyło się z oryginalnym okrętem SSS Enterprise. No cóż, i coś się z nim wydarzyło. Mimo to nie mogę jeszcze odkryć, na czym polega ów zapasowy środek transportu. Wiem natomiast na pewno, iż w jakiś sposób wiąże się ze Świętym Graalem i jego magicznymi mocami. Musimy zdobyć Świętego Graala. Będziemy mogli kontynuować naszą misję. Jak na razie wszystko idzie dobrze. No cóż, prawie wszystko. Istnieje tylko jeden malutki problem. Rozbiliśmy się w górach Sierra de Chipas w Ameryce Południowej, nieopodal starożytnego miasta Majów, Palankiły. To jakieś 400 lat od momentu ukrycia Świętego Graala. To chyba zła karma. Na szczęście Syrianie też zadbali o rozwiązanie tego problemu. Każdej większej cywilizacji, jaka pojawiła się na powierzchni Ziemi, pozostawili oni jeden zablokowany teleport. Wniosek z tego, iż Majowie również posiadali taki teleport. Zakładam, że powinien on znajdować się w mieście Teotihuacan. Teotihuacan. Kurde, jak ja nie umiem czytać tych nazw. Jednym z największych miast Majów w tamtych czasach, to znaczy w tych czasach. Tak czy inaczej, musimy znaleźć drogę do Teotihuacan. Powodzenia, mój odważniaku. Dobra, co mamy w uzbrojeniu? Pistolecik i nóż wojskowy. No tak, 6 cm, 0,6 kg. Wszystko jasne. Tutaj nieskończenie wiele amunicji, szata graficzna troszeczkę się zmieniła z zielonej na niebieską. I nie martwcie się, ludziska, nie będę wam tego wszystkiego czytał, absolutnie, tylko po prostu wybrane fragmenty, powiedzmy, no może nie, po prostu stwierdziłem, że początek jest najważniejszy, więc żebyśmy się wczuli w fabułę. Nie, Joe, spadam! No tak, od razu od spadku zaczynamy, dobra, tak się nie tracimy czasu, tylko od razu eksplorujemy dogłębnie to jeziorko i co widzimy? Pierwszą nadmiarową broń. Wyrzutnie rakiet. Stara, dobra, wyrzutnia. A to taki brotipik, wiecie. Super! Ukryta wyrzutnia rakiet. Cool! Wierzę, że sami to powiedział. Specjalnie nie dali go tutaj słownie, bo przecież nie byłoby go słychać. Jak go można by było słychać pod wodą? Dobra, anyway. To bulgotał, a nie mówi. Przeczytajmy, co tutaj jest. Eksperymentalna ręczna wyrzutna rakiet, a to wszystkie zagrywki już znamy, prawda? Chyba opisy są te same co w pierwszym starciu. Anyway, dobra, zanim podniesiemy tam tą piękną piłę łańcuchową, to przepłyniemy tutaj, weźmiemy pancerz od razu i pistoleta drugiego. Wszystko poukrywane bardzo skrzęcznie, zapiszemy się, chyba tym się zapisało, dobrze. No i cóż my tu mamy? Budkę telefonistą. No, odbierzmy, albo raczej zadzwońmy. Halo, centrala? Poproszę z Las Vegas. Co wydarzyło się w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Halo? Blondie! Halo! Nie!
dobry gość. To John. Aha, a on kiedy przyjdzie? Przyjdzie, gdy skończy, chłopcze. Co skończy? Kurde, nie. Dobra. Tak czy siak. Też od razu nie będę ukrywał, że twórcy gry jeszcze do pomysłu z wódkami telefonicznymi kiedyś wrócą. Dobra, bierzemy piłę. Jestem drwalem. O tak, sami jesteś drwalem. Gratulacje. Sprawdźmy, czy to tak działa. No patrzcie, działa. Sami te drwale. I jeszcze do tego brzuchomówca. Piła łańcuchowa, kościołamasz. O, jaka słodka nazwa. Już ją lubię. Zasilanie zbudowanego mikroreaktora, 14 kg. Za znajomo wyglądająca broń przypomina tą, która jest wytwarzana na ziemi. Jednak tylko jej wygląd i zastosowanie przypomina oryginalny prototyp. Piła pylach. Wewnątrz tytanowej obudowy posiada wbudowany mikroreaktor, który może wytworzyć energię pozwalającą na 10 tysięcy lat nieprzerwanej pracy. Niestety wszystkie ruchome części objęte są jedynie 6-miesięczną gwarancją i po tym okresie psują się bardzo szybko. Prawdziwy cud współczesnej inżynierii i ekonomii. Nie próbuj używać tego cudeńka, kiedy jesteś atakowany przez przeciwnika. No, nie do końca rada sprawdzająca się w każdej sytuacji, ale spoko. Wszystko w swoim czasie. Dobra, zapisik, bo zaraz tutaj, sądząc po muzyce, coś mnie zacznie atakować. Tutaj wykarczuję ten lasek troszkę. Co tam, jakaś nowa notka. Sierra da Chiapas. Włączyłem moje czujniki ultradźwiękowe i to chyba odstraszyło wszystkie ptaki i zwierzęta z okolicy. Odczyty są niezwykle interesujące. Na końcu tej doliny znajduje się świątynia, co oznacza, że jesteśmy bliżej pana Nukiły niż początkowo myślałem. Cool. Magiczna aura, spoko. Wędrują po prostu, no super, są na świątyni. W grądze nie wyczułeś żadnych przeciwników. O, no tak, zero przeciwników, zero ruchu oporu. Dobra, to był gnarch, samica. Samice są większe od samców, jak wiemy. Rzadkich odmian występuje niewidzialność, a to już tego stworka już znamy bardzo dobrze, nic nowego, nic innowi. Nic innowi. Już widzę już chyba, że algorytm sterujący przeciwnikami troszeczkę uległ zmianie. Chyba na lepsze. Zależy z jakiej perspektywy, ale... Są mnie... Zaś od tylca, koniecznie. Ach, pięknie. Dobra, strzelba jak strzelba, to nie ma co tam się wielce szczytywać. Lufa 45 cm, tak jak tak, kaliber 12. Miotacz ognia też go już znamy. Stracony żołnierz. Dobra, piła łańcuchowa. Pięknie. Ktoś zamawiał mielonkę? Kosmiczną mielonkę do tego dodam. Nie ukrywając dumy w głosie. Pięknie, a teraz ubi. O nie, dobra. Zadała mi się bardzo stresnie. Po prostu iście wybuchowo. Iście bombowo za mnie się czuje. Dobra, tak czy siak, na nich piła nie podziała, nie ma nawet bata, chyba że chcemy popełnić od razu bardzo szybkie i skuteczne samobójstwo. To zawsze wtedy spoko, no ale dobra, te postacie też już znamy, bomber i kamikadze. A, tutaj wiele nie ma nowych rzeczy. Więc idziemy dalej. Aha, szkieleciki. Skler. Tak, dobrze pamiętam, to jest szkielet Skler. No come on. Tak, szkielet Skler. 3 metry, super. Trzymałaś mała. Tak, to też, nic nowego. Tak czy siak. Spróbujmy nie dać się im zalić. W ogóle chyba atakowanie ich piłą łańcuchową nie jest aż takim złym pomysłem, jakby się wstępnie wydawało. Jak widać. Prawda, w większej grupie to raczej nie zadziała. Ale... I
Życie ataki mi się raczej nie podmieniały. Tutaj gdzieś chyba powinno być jakieś żyćko. Bo pancerzyk albo coś podobnego. Oho, ha, byczo. Witaj, bykołaczku. Bykołaczku, co mi się to działo? Dobra, tak czy siak, dobrze, że dalej jesteś na 2 hity, miło z twojej strony. 3 metry, tak, tak, tak. Zagrożenie średnie, krzyżówka genosyrian z jakąś inną bydła. Czy oni ruchali bydło? No, nie. To było złe. Anyway. Tam się pojawił jakiś duży bydlak, na którego właśnie akurat piła, a konkretnie na jego zielone wypierdki, jego, znaczy moja piła działa całkiem nieźle. Dobra, ta trawa strasznie zasłania wszelkie znajdźki. Mam nadzieję, że szybko dadzą nam z niej wyjść. Pamiętajmy, że... What the fuck? Czym ty jesteś? O cholera. Dobra, pojedynek pilarski. A, i kto wygrał? Dobra, pięknie. Zaraz przeczytamy o panu pilarze. Ale najpierw... Mamy tego zielonego gnojka, co? Stawę na to. Pamiętajcie, że mamy tylko 6 miesięcy gwarancji na ruchome części tej całej piły, także... nie było mnie. No tak, no super. W sensie będziecie przycinały. Odmienny powinien być w Liberii. Nie wiem sami do końca, o co ci chodzi, ale sprawdzę później w internetach. Pięknie. Zdechpies. Bierzemy amunicję. Ależ ten czas szybko leci, 17 minut. Dobra, kim jest pan... Piła. Cucurbito. Cucurbito dyniowaty. Chyba durnowaty. Wegetarianin. Genetycznie zaprogramowany. No, ta krew na pile nie wskazuje mi na wegetarianina. Wytrzymałość mała. No bardzo. Agresja średnia. Piła łańcuchowa. Zagrożenie średnie. Ten potwór został genetycznie zaprogramowany przez menta podczas jednego weekendu, kiedy jego agenci podróżujący w czasie dostarczyli próbki różnych mediów pochodzących z XX wieku. Pomiędzy innymi znalazły się tam płyta CD z nagraniami zespołu, którego nazwa ma coś wspólnego z niszczeniem warzyw, film z Brutem Reynoldsem, co? What? Brutem Reynoldsem, był uśmiechniętym grajkiem banjo oraz starą kopię Lumberjack Digest. Kiedy Mental włożył ostatnią 1979 część, wynaturzenie to ożyło i nawet osławiony mental zachwiał się na widok tego byka z żarocznymi częściami. Znakomity przykład nieskończonego zła mentala. Stworzenia te są głupie, ale mogą się stać niebezpieczne, kiedy zaczną za tobą podążać. Unikaj ich schodzącymi z nami. Okej. Mister Piła, tak go będziemy nazywać. Dobra, tu gdzieś będzie sekret, od razu mówię, bo pamiętam. Moja pamięć jest niesamowita, ja wiem. W ogóle ta trawa, ale to... Nie, ta trawa jest zła. Tam dym na pistolet, no pan dym. Jeszcze go podniesiemy, żeby jakiś potwór mentala, niech pan na pomysł zrobić sobie z nim jakieś krzywdy, bo przecież zabawy nam trochę to odbierze. O, właśnie, wiedziałem, że gdzieś to jest dalej. Dobra. Tu gdzieś będzie sekret, tutaj, po lewej. Albo może dwa sekrety? Aż sprawdzę. Co to było? Nic. Dobra. Coś tu... Wydaje mi się, że coś tu powinno gdzieś być. Zobaczcie ludzie, że... Tak się mało dzieje, ale... Myślę, że warto. Trochę... się porozglądać po tym świecie, gdyż on jest pełen sekretów. Dobra, tam idziemy.
Szybciutko, Sami, biegaj na tych swoich nóżkach. Z tego co pamiętam, to w tej części są nawet jakieś power-upy takie. Odnośnie biegania również. Gdzieś tu. O! Jest inny kolor ściany, tam na pewno coś jest. Dobra, tędy, tutaj musi coś być. Na 100%. O, widzicie dym? Warto było? Patrzcie, pojazd tych choler. Rozbili się. No chociaż tyle, sprawiedliwość, kurde. Nienawidzę skrzyń. Sami, ty... Nie jest kwestia tego... To nie skrzynie ci zawiniły, chłopie. No, dobra, tak czy siak. Trzeba przyznać, że ten pojazd jest dosyć kolorowy. Był właściwie. Dobra, ale to też oznacza, że... Sprawcy tego całego zła, tego świata muszą być gdzieś w pobliżu. Nienawidzę skrzyn. O lol. Nie no, pułapka. Seriously? Lol. Dobra, to wszystko? Is that all? Aż się. Darł się nawet jak obrywał. Obrażenia od upadku, bijacz? Dobra, już, starszy, już. Tak. Dobra. Weźmy to. A, po to były te rakiety. Tosty? Czemu wy macie aureolę nad tymi wielkimi łbami? Dobra, czekajcie. Ja tam wejdę najpierw, zanim ich wyrżnę. Kurde. Tajna sala chwały? Dobra, grunt, że jest amunicja. Teraz jak tam wleź? Jak tu wejść? A! No ja tam mam przemawiać, okej. Dobra, klaszczę czołem. Co chcesz powiedzieć? Admin. To jest chore. Na, siadam. Co? Co? 4-5 godzin. Aha, chyba troszeczkę przedwcześnie go. Dobra, tak czy siak. Nie chcemy słuchać o żadnych tam coś tam algorytmach. Dobra, kto następny? Co teraz ja? Mogę tego użyć? Nie, sorry, nie mogę tego użyć. Co to, a co to tak się świeciaje? Co to? A, jesteśmy za czerwoną kurtyną. No. Ja bym się tam tak... Ej, ale ja chcę tam skoczyć. Dobra, generalnie za karę. Śmieszne ludki. Was też kurwiały, ja to wiem, naprawdę. Dzień dryn dyn. Dobra, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka. Sala chwały. Troszeczkę przerysowania jakiegoś humoru chorego. No i przy okazji algorytmów, prawda? Mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku, który mam zamiar nagrać już za moment. Pa, pa.